To, że tak ludzie reagują, to normalne. W mojej rodzinie też mam cukrzyków, który mówię, zastosuj tą i tą dietę przez 6 tygodni, raptem 6 tygodni Przestaniesz brać tabletki do końca życia. Mówię, no co ty przez tabletki łatwiejsze? Ja na kawę przede wszystkim patrzę jak na narkotyk. Dlaczego na przykład niektórym y, smakuje kawa tylko z McDonalda, a niektórym tylko ze, ze Starbucka czy z jakiejś innej sieciówki? Ktoś się na tym kiedyś zastanawiał? Jeśli nie, to, to nie chodzi tylko o sam rodzaj kawy. Ludzie powiedzą, że nie masz o czym grać, to gadać ciągle o tym samym, ale to jest tak niezwykle istotne, że jakby się Państwo z tym zapoznali, to zobaczycie, że to aż się wierzyć nie chce. No znowu zapytam tak jak w pierwszym odcinku. Serio? No tak. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fitgroup, Group nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla Biznesu Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, przygody przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy o chronicznym zmęczeniu, jak poprawić pamięć, jakie nawyki niszczą nasze zdrowie. Porozmawiamy o cukrzycy, podnoszeniu po testosteronu, o ludzkich pasożytach, medycznej marihuanie oraz o tym, w jaki sposób możemy zadbać o to, aby. Wasze dzieci po prostu były zdrowe. A naszym gościem ponownie jest dr Ryszard Grzebyk. Dzień dobry. Witam Ciebie, witam Państwa. Tytułem wstępu kilka zdań dla widzów, którzy ten odcinek widzą z Tobą po raz pierwszy, nie mają zielonego pojęcia, kim jesteś i zastanawiają się, czy warto dać szansę temu materiałowi, żeby wysłuchać, co masz do powiedzenia w tych tematach. Tak wiem, to jest kwestia taka trochę autopromocja, ale myślę, że przeżyjesz to. Byłeś na obczyźnie przez wiele lat, więc zakładam, że być może. Częściowo wy wyzbyłeś się przesadnej polskiej skromności. Chyba tak. Dodawaj. <laughs> więc może sprostowanie a propos doktora, bo w Polsce doktorem uważa się każdego lekarza. Ja jestem doktorem naturalnej medycyny z Kanady. To nie ma takiego tytułu w Polsce. To tak, mm -hmm. żeby nie było niedomówień, bo później niektórzy pilnujący ładu do prokuratury mnie wysyłają na tłumaczenie, więc już od razu mówię, jak sytuacja Oczywiście. wygląda. No więc skończyłem szkołę naturalnej medycyny i we Francji, i w Kanadzie. Później tam kilkanaście lat pracowałem intensywnie tymi nauczonymi technikami, ale ciągle mi czegoś brakowało. Po czasie zorientowałem się, że musi być gdzieś wspólny mianownik do tego wszystkiego, i tak zaczęło się poszukiwanie tego wspólnego mianownika, co dzisiaj nazywam to terapią przyczynowo-skutkową, którą opracowałem w mojej szkole w Polsce. Zapraszam przy okazji wszystkich chętnych. Zapisy we wrześniu. No cóż, to no przyjmuję pacjentów, którzy mają naprawdę duże problemy. Generalnie. Chroniczne lub takie, z którymi medycyna sobie nie radzi. Co nie znaczy, że ja sobie z każdym też radzę, ale powiedzmy, duża część tych beznadziejnych przypadków jeszcze jest do uratowania, jak pokazuje doświadczenie. Mhm. Ilo, ilu pacjentów przeszło przez Twoje ręce, że tak się wyrażę? Wiesz to nie mam pojęcia. Nigdy nie prowadziłem statystyk, nigdy nie prowadziłem kartotek pacjentów. Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. A to są dziesiątki, setki, tysiące? To będą tysiące na pewno. Zatem pierwsze pytanie. Z czego bierze się wedle Twoich obserwacji chroniczne zmęczenie i jak z nim walczyć? Chroniczne zmęczenie może się brać, jeśli patrzymy na y, typowe podejście tej wiedzy nam obecnie obowiązującej, może się brać z tak zwanego przemęczenia, z niewyspania, spalenia z papierosu, z picia alkoholu. Y styl życia. Czyli styl życia, tak. A patrząc z punktu widzenia przyczynowo-skutkowego, musimy trochę głębiej wejść w całą tutaj pracę organów wewnętrznych i całego metabolizmu. I tutaj w zasadzie no, trudno jednoznacznie określić, co u danego pacjenta zostało zaburzone, ale bardzo często powtarza się to, co powiedzieliśmy na pierwszym odcinku, czyli zaburzenia metabolizmu cukru w organizmie. Bo pomijam rzeczywiście, że ktoś jest przepracowany i tak dalej, tak? No, bo to jak jest przepracowany, trzeba po prostu odpocząć i to jest najlepsza recepta na to, mm -hmm. żeby organizm wrócił do dobrej formy. Natomiast, jak wchodzimy trochę głębiej, to generalnie to jest bardzo często przyczyną i równie często pomijaną przyczyną przy poszukiwaniach jakby rozwiązań. Co z tym zrobić i od czego zacząć? Podaje się dosłownie, no, jest kilku w Polsce pałacowców. F... F... Mm -hmm. <laughs> Którzy, jak do nich pacjent trafia, to kończy z tym, że zostawia co najmniej kilka albo kilkadziesiąt tysięcy złotych na całe reklamówki suplementów, które mają mu problem odwrócić. I w niektórych przypadkach może to być trafiona akuracja, ale generalnie po zatrzymaniu tej suplementacji jakiś czas znowu to chroniczne zmęczenie może wracać. Dlatego, że to nie było to, co należy tutaj wykonać. Więc no nie da się z mojego punktu widzenia i zrozumienia tego zagadnienia jednoznacznie na to odpowiedzieć. To zależy od indywidualnych zaburzeń, które ktoś ma. Natomiast bardzo często widzisz taką zależność, że jeżeli ktoś ma zaburzoną gospodarkę cukrową w organizmie, to to jest często powiązane ze schronicznym zmęczeniem. Absolutnie. Okej, okay. pytanie kolejne. Załóżmy, że ktoś, kto z nas słucha, ma problemy z pamięcią. Przeszkadza mu to, bardzo często słyszy sygnały ze swojego środowiska, że hej, znowu zapomniałeś, z czego to się może brać? To też ma sporo przyczyn. Z takich rzeczy, które są ogólnie zdane, to jest duże napięcie stresowe. Przy dużym napięciu stresowym niektóre rzeczy mogą nam uciekać. I to się dosyć często powtarza, pomimo tego, że przy stresie jesteśmy bardziej nakręceni, czyli nasza praca umysłowa jest jakby wyostrzona. To jednocześnie może być ten skutek uboczny, że czegoś zaczynamy zapominać, zwłaszcza gdy, zwłaszcza gdy ten stres jest naprawdę długotrwały. I te napięcia no, są ciągle, mimo tego nawet y, przy ludziach świadomych, próbujących to wyeliminować, one narastają. No, jest inaczej, gdy masz stres ciągły przez dwa lata, inaczej jak masz przez 25. No to efekt po tych 25 latach mm. już może się znaczy nawet wcześniej objawiać właśnie zaburzeniami y, takiej pamięci, która nam coś nam zaczyna uciekać. Z czego jeszcze się to może brać? Z zaburzenia troszeczkę mikrokrążenia w mózgu, chociażby. Jest tam troszkę słabsze dokrwienie, no ale tu mamy rozwiązanie miłosząb japoński, czyli ginkgo biloba. Potrafi to dosyć szybko, skutecznie odwrócić, pod warunkiem, że nie bierzemy go więcej jak powyżej 3 miesięcy w jednej serii, gdyż w te, po 3 miesiącach jego efektywność znacznie spada, więc lepiej go wziąć te 2-3 miesiące, zrobić sobie przerwę przez następne 2-3-4 miesiące i ewentualnie powtórzyć. Kolejna rzecz, która tutaj ma wpływ, już z punktu widzenia przyczynowo-skutkowego, to jest no, słabej jakości krew. Mimo tego, że zrobimy sobie morfologię i tam wszystkie wyniki wyjdą idealnie, to medycyna chińska mówi ewidentnie, że przy słabej pamięci mamy słabą krew. Co to znaczy słaba krew? I to jest dobre pytanie, co to znaczy? Do końca nie umiem tego przetłumaczyć na nasz język europejski. Przyjmuję to tak, jak oni mówią, że jest słaba krew i należy ją po prostu poprawić. Żeby poprawić krew, należy działać na śledzone i wątrobę, ale też trzeba pamiętać o nerkach. Jeżeli te trzy organy synchronizujemy ze sobą jak należy i je wzmocnimy, to ta jakość krwi też będzie zdecydowanie lepsza. Szukasz wartościowych pracowników, Twoja firma chętnie przyjmie nowych klientów, a do tego jesteś już w biznesie kilka lat i masz sporo cennych doświadczeń? Jeśli tak, to zapraszamy do pojawienia się w naszym programie przygody przedsiębiorców. Napisz na kontakt małpa Jeśli przejdziesz naszą selekcję, to już niedługo zobaczymy się w naszym studiu. Poproszę o top 3 najbardziej destrukcyjnych nawyków, jakie ludzie codziennie wykonują, a bagatelizują je jako takie powiedzmy, nic takiego. Pierwszą rzeczą, którą by można wymienić, to tak zwane piwko, czy winko piwko. w romantycznym tak. wieczorze. Czy o, przecież ja tylko raz na tydzień napiję się jednego drinka, który się kończy na tym, że wypijasz pięć. Na pewno tak, alkohol dla nas w nadmiarze, no nikt nigdy nie potwierdził, że jest dobry, a wręcz sami możemy się przekonać, że jest niedobry. Druga rzecz, a co mnie tam obchodzi, co się znajduje w żywności? Przecież to są wszystko, co się tam znajduje, jest zawarte w normach, które są dla mnie bezpieczne. Nikt się nie zastanawia, czy te normy zostały jakoś sensownie opracowane, czy to było tylko napisane ołówkiem na papierze, że jest taka norma. Kolejna rzecz, bagatelizowanie wpływu promieniowań na ludzki organizm. Ostatnio na miłościwie panujący, przedostatnio minister Szumowski podwyższył skalę promieniowań, ot tak sobie, bo stwierdził, że teraz będzie taka skala promieniowań, będzie dla nas bezpieczna. No więc, mhm. jeśli my żyjemy według takich założeń, że ci, którzy mają dbać o nas i nasze zdrowie, Naprawdę dbają, no to w zasadzie jesteśmy na równi pochyłej do wszystkiego, co może nas później niedobrego w życiu spotkać. Zdrowy rozsądek jest zakazany, przepraszam, jest skazany wszędzie. Mhm. I krytycyzm, nieprzyjmowanie wszystkiego na wiarę. Bo przyjąć możemy, zainteresowani tym powinniśmy być, ale sprawdzić wszystko, co dotyczy nas samych. Czy jeżeli ktoś z naszych widzów, słuchaczy, ma cukrzycę może ją cofnąć? Dostaną totalnie takiego wyjściowego, że jest zdrowy i wolno tej choroby? Czy to już jest wyrok do końca życia? Zależy, jaką cukrzycę. Jeżeli cukrzyca typu 1, to na ten moment jeszcze nie mam rozwiązania. Natomiast cukrzyca typu 2, yy, powiedziałbym raczej na pewno, że tak. Mm -hmm. No to poprosimy o trochę więcej, no bo to jest chyba myślę, że dość stanowcza perspektywa. I podejrzewam, że szokująca dla wielu ludzi, którzy w tej chwili sobie myślą, a cyk! Mamy szarlatana. Szarlatana, przepraszam. Tobie myślą, co chcą. Ja mówię, spróbuj, zobacz i wtedy oceni. Spróbuj co? Zastosować prostą chociażby dietę do, przy cukrzycy, która spowoduje, że ta cukrzyca się cofnie. To, że tak ludzie reagują, to normalne. W mojej rodzinie też mam cukrzyków, w mówię, zastosuj tą i tą dietę przez 6 tygodni. Raptem 6 tygodni. przestań brać tabletki do końca życia. Ja mówię, no co ty, przez tabletki łatwiejsze. Nie przebrniesz no, przez to, przez pewien mur nie przebrniesz. Są dwie diety, które systematycznie polecam cukrzykom. Jest to dieta dr. Dąbrowskiej, inaczej dieta Daniela z Biblii, tylko u nas jest znana jako dieta dr. Dąbrowskiej, bo ona ją nagłośniła i jakby przywróciła pamięć o niej. I druga dieta jest to dieta ketogenna. Praktycznie stosowanie jednej czy drugiej przez okres 6 tygodni leczy, ja wiem, 90, może 95% cukrzycy typu 2. Jeżeli powtórzysz ją po raz drugi, to praktycznie leczy 100% problemów cukrzycowych. Jeżeli by były jeszcze rzeczywiście jakieś problemy, no to trzeba wówczas mocniej się temu przyglądnąć i najprawdopodobniej postymulować organi w sensie doprowadzenia do równowagi pracy organów wewnętrznych, ale tu się kłania medycyna chińska. Mhm. Tego raczej medycyną ani akademicką, ani naturalną europejską się nie da rady zrobić, bo ta wiedza nigdy nie była tutaj do nas dopracowana, tak jak zrobili to Chińczycy. Czy masz wrażenie, że cukrzyca typu drugiego przynajmniej stała się taką chorobą, z którą się na tyle mocno oswoiliśmy, że ją trochę bagatelizujemy? Absolutnie. Dlaczego? Wiesz, to jest tak, że powtarzane kłamstwo 100 razy staje się obowiązującą prawdą. Nie po to została opracowana piramida zdrowia według FDA, gdzie, gdzie tam podstawowymi pokarmami to są węglowodany. Oni doskonale wiedzieli, co robią, że stosowanie tych diet wysokowęglowodanowych doprowadzi do oporności insulinowej, czyli zaburzenia metabolizmu cukru, i doskonale wiedzieli też o tym, że kto dojdzie do tego stanu, to jeden na może nie wiem 100, może jeden na 1000. Zdecyduje się na taką dietę, o której mówię, żeby z tej cukrzycy wyjść, a reszta pozostanie na tabletkach, czyli pozostanie dożywotnymi klientami, czyli oni mają dożywotnie datki, yy, które pobierają od ludzi, którzy wolą wykaść tabletki, niż na przykład zastosować taką dietę. Nie pachnie to teorią spiskową? Ale to nie spisek, to przecież to tak działa. No słucham dalej. Celowo milczę. No wiesz, pewnych myśli jak się za dużo rozwija, to jest trochę niebezpieczne, bo na przykład zablokują ci kanał czy nie wiadomo mm -hmm. co, więc okay. zostawmy to dla ludzi, którzy no mają jakiś poziom świadomości wystarczający, żeby tego typu niedomówienia zrozumieć. Mm -hmm. to przejdźmy teraz do kwestii testosteronu, który znowu wedle różnych badań on stopniowo spada u mężczyzn. Mm -hmm. Co robić? Oczywiście pewnie podejrzewam, już uwzględniając te elementy, o których mówiłeś w kontekście stylu życia, który na pewno ma przełożenie na testosteron, więc co oprócz tego można jeszcze robić, żeby ten testosteron właśnie we krwi był na znacznie wyższym poziomie? Tutaj też panuje przekonanie, że jak spada nam testosteron, to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, i nie jest to prawda. Prawdą jest to, co odkrył dr Jonathan Wright, ten sam, który odkrył dla nas ponownie całą, jakby tutaj, zasadę stosowania kwasu solnego. I co z tego wynika? On też był tym człowiekiem, który w Ameryce Północnej zrobił cały kierunek, który się nazywa biohormony. Biohormony to są hormony dokładnie identyczne, takie same, jakie mamy w naszym organizmie i dlatego działają fenomenalnie. I tu pozwolę sobie na taką dygresję troszeczkę Proszę. w różną stronę. Ja byłem zaszokowany dosłownie, gdy rozmawiałem z endokrinologami, rozmawiałem w Polsce z ginekologami i mówię: Słuchajcie, ja bym wam powiedział, gdzie, co i jak, i może byście te biohormony ze Stanów Zjednoczonych tutaj na polski rynek sprowadzili, będziecie świetnie na tym zarabiać, nawet tak będzie super leczyć ludzi, bo to są identyczne rzeczy, jakie mamy w naszym organizmie. A oni mówią: Ale my przystosujemy hormony. Ja mówię: Tak, ale to nie są hormony, to są leki hormonopodobne, te, które kupujecie w aptece. A oni takie oczy A to są biohormony jakieś inne? To, to, mm -hmm. nam, to na szkoleniach o tym nie mówią. Wyobraźcie sobie teraz, jak, jak można zakodować inteligentnego w sumie człowieka, bo lekarze no to przecież nie są jacyś... Ludzie. Dokładnie. Jak można go zakodować, że on nawet jak usłyszy tego typu informacje, gdzie powinien być, wow, to pokaż mi, ja się zainteresuję, zobaczę, co to w ogóle jest. Nie, on nie chce. On jest uczony tego, co był uczony, o to stosuje, a biohormony dla niego jest to rzecz trochę taka... No, wygląda na to, że, że nawet niepotrzebna. Czyli ktokolwiek to w tej, w tej chwili wprowadza do Polski, czy tego totalnie nie. na rynku nie ma? Totalnie na rynku tego nie ma w Polsce. Czyli dla kogoś, kto się interesuje tego typu rzeczami i jednocześnie myśli o nowym biznesie, to to jest być może warty kierunek eksploracji. Absolutnie. Dlaczego ty tego nie robisz? Ile rzeczy możesz robić? Ja już nie mam czasu na nic. Niestety wszystko, co ja nazwijmy to produkuje, tak? No to to, to co wydebowam ze swojej głowy, więc mhm. e, na znaczy oczywiście mam pomocę, książki, różne tak. literatury i tak dalej, tak? Natomiast, żeby to cokolwiek miało formę końcową, chociażby te książki, to ja muszę na tym posiedzieć x godzin, najczęściej tysięcy godzin, żeby coś doprowadzić do końca. I wiesz, jak ja zacznę teraz robić biznes pod tytułem biohormony, ja przygotowuję na przykład szkolenie, żeby zrobić szkolenie dla ludzi na temat biohormonów, gdzie wskaże źródła, gdzie można to kupić i jak, jak to sprowadzić w ogóle i jak to stosować, żeby to było bezpieczne i skuteczne. Ale wiesz, no, moją działką jest bardziej szkolenie jak robienie takiego biznesu sprzedaż, wiesz, mhm. bezpośrednia czy, czy coś w tym sensie? Idąc w takim razie dalej. Gdybyśmy wzięli 10 osób losowych z ulicy, to ilu z nich ma pasożyty? To powiedzmy raczej chyba u dziewięciu by się znalazło. Skąd się biorą? Na co mają wpływ, i jak się ich pozbyć? Skąd się biorą? Dróg dostania się do organizmu pasożytów w zasadzie tak wiele nie mamy wbrew pozorom. Główna droga, którą się dostają to jest przewód pokarmowy, bo te pasożyty znajdują się powiedzmy w ziemi, znajdują się na roślinkach, które my spożywamy Nie dokładnie a nie da się tego dokładnie wypukać. Skąd się biorą? Biorą się z tego, że tutaj znowu wrócę, ludzie powiedzą, że nie masz o czym grać, to gadasz ciągle o tym samym, ale to jest tak niezwykle istotne, że jakby się Państwo z tym zapoznali, to zobaczycie, że to aż się wierzyć nie chce. Nasz yy, Kwas solny w żołądku, który mam, jest zaporą absolutną dla wszelkiego rodzaju pasożytów. Jeżeli on będzie słaby i spożyjemy cokolwiek innego, obliżemy palec, tu prawda, trzymam ręce na stole i nagle mnie, nie wiem, coś przyjdzie do głowy, że go sobie poliżę. Tak? Jeśli tu są pasożyty, one są natychmiast już w moich ustach. Jeżeli ja ich połknę, a przecież siłą rzeczy połknę, połykając ślinę, jeśli mój, moje stężenie kwasu solnego będzie słabe, one już tam trafiają do organizmu. I teraz kolejna rzecz. Jeżeli mój organizm nie, jest, nie ma właściwego pH na poziomie około 7,73, to mają świetne środowisko do rozwoju i następuje boom. One mają czas, no nie muszą się na jutro na no mają miesiące czy lata. Tak? Czekają na ten swój moment, żeby się mogły rozwiązać. A jaki to jest moment? No, moment jest taki, że czują, że następuje jakieś osłabienie organizmu czy jego danej funkcji, które im sprzyja i w tym momencie. Następuje ich wręcz wysyp. I wtedy zaczynamy dopiero coś odczuwać, że ze zdrowiem się dzieje nie tak. Po czym widzimy, że mamy pasożyty? Że one właśnie nas zaczęły atakować dużo intensywniej? Co, tak, na pierwszy rzut oka jest dosyć ciężko stwierdzić, że się ma zakażenie pasożytami, czy nie. Mogą to być jakieś, powiedzmy, czasem. Znaczy nie, może inaczej. Nie podejmę się tutaj, bo to są rzeczy, które naprawdę trzeba zadać. I leś tam, dziesiąt mm -hmm. nawet pytań, żeby naprowadzić się na to, że na pewno pacjent ma pasożyty, bo jak tu powiem jedno, dwa, jakieś dwa takie wiesz, objawy, to praktycznie to większość ludzi u siebie zdobędzie i wpadnie w panikę, że ma pasożyty. To nie o to chodzi. Jeśli chodzi o pasożyty, to może powiem lepiej, jak ich sprawdzić. I Typowe badanie na przykład chociażby skału na pasożyty w laboratorium jest praktycznie nieefektywne. Tam musi być potężne zakażenie, żeby cokolwiek wyszło. Ale co ciekawe, badając ten sam kał yy, u weterynarza, tam już te wyniki będą zupełnie inne. Dlaczego? No, lepiej wygląda na to, że chyba lepiej się dba o zwierzęta, jak o ludzi. Ja innej odpowiedzi nie znam. Kolejne pytanie. Zdrowotne walory medycznej marihuany. No to ma tak szeroki, szeroki wachlarz działania, że to aż się wierzyć. Nie chce. ona działa na praktycznie, można powiedzieć, że prawie, że wszystko. Ale tutaj znowu uwaga z mojej strony. Medyczna marihuana to nie ta marihuana, która jest dopuszczona CBD w Polsce z nasion genetycznie modyfikowanych, bo to jest jakaś kolejna abstrakcja. Tak jak zmodyfikowano nam rośliny i zboża, które myjemy i dzięki później temu chorujemy, tak teraz łaskawie pozwalono nam na marihuanę, ale tylko genetycznie modyfikowaną, żeby nie miała tych powiedzmy substancji halucynogennych w sobie. Natomiast marihuana, żeby działała w pełnym spektrum jak należy, to właśnie ma mieć te związki halucynogenne. Koniec, kropka. Jakie walory zdrowotne ma pieczywo supermarketów, skoro już wywołałeś chleb do tablicy? Przepraszam, pytanie dotyczyło chleba czy wyrobu chlebopodobnego? Specjalnie został zadane w taki sposób. Okej. Okay. No więc. To jest oczywiście moje zdanie. To, co kupujemy w supermarketach czy w piekarniach, to de facto nie jest chleb, tylko to są wyroby chlebopodobne. Dlaczego? Nie zamierzam tu oczywiście szturchnąć boleśnie tych producentów tego chleba. Chodzi o to, że chleb, który kupujemy, to jest chleb z ziaren, które są genetycznie modyfikowane. Oprócz owsa i jęczmienia i gryki, i ar aramantusa, tak? Samoprzy. Samoprzy. Jeszcze są dwie nazwy starego zboża, z którego robiono chleb. Za w tej chwili umknęłem te nazwy. To w zasadzie cała reszta jest genetycznie modyfikowana. Więc proszę mi powiedzieć, w jaki sposób może być substancja genetycznie modyfikowana, czyli niedostosowana do naszego systemu enzymatycznego, dla nas zdrowa? No, nie ma takiej opcji. Jeżeli my ją zjemy raz, dwa, to organizm sobie z tym poradzi. Jeżeli my ją jemy systematycznie przez dziesiątki lat, musi to wprowadzić w naszym organizmie takie czy inne zaburzenia. Bardzo często temat kawy wraca w internecie, jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne. Jak ty patrzysz na kawę? Zdrowa, niezdrowa? To zależy. Jeżeli zależy, to od czego? Okay. Ja na kawę przede wszystkim patrzę jak na narkotyk. To jest de facto narkotyk. Z klasy tych, tych mniej czy słabiej uzależniających, jednak sam się o tym przekonałem, bo któregoś dnia stwierdziłem, że jak narkoman wracam do kafejki, żeby systematycznie czy tradycyjnie, jak to woli, napić się rano kawy. W którymś momencie się zauważyłem, że to nie jest tak, że ja idę się napić, bo akurat tak sobie pomyślałem, tylko idę dlatego, że ja zaczynam jej potrzebować. Postanowiłem ją rzucić, żeby samemu sobie udowodnić, że nie jestem jakimś narkomanem. Okazało się, że walczyłem dosłownie z tą kawą ponad 4 miesiące, zanim głód kawowy zniknął z mojego organizmu. I wtedy utwierdziłem się na 100%, że to jest narkotyk. To jest po prostu uzależnianie ludzi. Dzięki kawie można przemycić różne substancje. Dlaczego na przykład niektórym smakuje kawa tylko z McDonalda, a niektórym tylko ze, ze Starbucka, czy z jakiejś innej sieciówki? Ktoś się na tym kiedyś zastanawiał? Jeśli nie, to, to nie chodzi tylko o sam rodzaj kawy. A o co jeszcze? O jakich tak? substancjach mówisz? Znaczy nie mam dowodów, żeby było jasne. To są moje spekulacje i obserwacje, które mam, mm -hmm. bo ja staram się y, zauważyć pewne prawidłowości, które się dzieją i dlaczego się dzieją. Tak? Więc jeżeli ja na przykład jadąc gdzieś w trasę, yy, yy, wezmę kawę z BP, ona mi w ogóle nie smakuje, ale jeśli wezmę z Orlenu, to mi smakuje. Mhm. Ja mówię, dlaczego mi smakuje z Orlenu, a nie tak, ktoś powie, dobra, inne wypalanie, inny rodzaj kawy z innego tam kraju przyjechała i to wszystko może być prawda i może tak jest. A może coś jest dodawane, nie wiem. A to nie jest trochę kwestia tego, że jednak większość, znaczy większość, nie mam danych, ale tak jak obserwuję sobie, jak ludzie piją kawę w tego typu miejscach, no bo też jeżdżą autostradami i też się zatrzymuje, no to przecież te kawy często to, to nie jest kawa, to jest, to jest mieszanka mleka, bitej śmietany, karmelu i szeregu innych dodatków, które totalnie zaburzają ten prawdziwy smak kawy. Już na to mogę powiedzieć. No, bym powiedział jeszcze raz, że być może coś tam jest dodawane, ale mówię, to są wyłącznie moje spekulacje, które mam nadzieję są zupełnie nie. niepotwierdzone. Niepotwierdzone. Okej. Okay. Zanim rozpoczęliśmy nagrywanie drugiego odcinka, to wspomniałeś o robakach, że powoli zaczynają wchodzić do, może nie naszej diety, ale zaczynają być coraz bardziej powszechne w żywieniu ludzkości co zresztą na wschodzie, jakby nie patrzeć z tego, co pamiętam, jest chyba dość powszechne, więc, a wiem, że wiele osób w Polsce, w tym również twoja reakcja, tak przynajmniej odebrałem, raczej jesteś temu przeciwny, więc jak to się ze sobą łączy, że z jednej strony robaki nie, ale z drugiej strony robaki, które, znajdują, które są spożywane w miejscu, z którego się poniekąd w dużym stopniu wywodzi medycyna naturalna, to tam tak. Jaka, czy tu nie ma sprzeczności? Wszystko zależy od kto ma filozofię życia. Powiedzmy tak, jeśli chcemy żyć zdrowo, to powinniśmy na to popatrzeć w dosyć szerokim aspekcie. Pierwszą książką, bo tak to chyba też można nazwać, która nam otwiera oczy na wiele aspektów zdrowia, to jest nic innego jak Biblia. I tutaj rozumiem jakiś, może nawet cyniczny uśmieszek niektórych naszych widzów, którzy powiedzą: O czym on teraz będzie gadał? Stare dziadki ten napisają W ogóle, stek bzdur, czyżby? No więc zastanówmy się nad tym. Mój znajomy pracujący na uczelni wrocławskiej zrobił sobie takie doświadczenie. Wziął kawałek wieprzowego mięsa zarożonego tasiemcem. I taki sam kawałek mięsa wołowego zarażonego tasiemcem. Następnie próbował metodami ogólnie dostępnymi, czyli jakieś antybiotyki, tego typu historie, środki przeciwtasiemcowe, zatut, że tak powiem, jednego i drugiego tasiemca. Okazało się, że z tym, który był w mięsie wołowym, nie miał żadnego problemu. Mówi, a ten skurczy byk długo mi się opierał. W wieprzowym się w wieprzowym. opierał. Mhm. Dokładnie. No, więc dlaczego na przykład w Biblii mamy podział pożywienia na pokarmy czyste i nieczyste? No, dlatego, że pokarmy czyste, nawet jeśli zostaną czymś zakażonym, a do takich pokarmów zalicza się m.in. mięso wołowe, jeśli zostanie czymś zakażony, będzie nam łatwiej ten dany problem usunąć. Jeśli będziemy spożywać, nazwijmy tak, jak tam pisze, te pokarmy nieczyste. Coś tam się widocznie zmienia w organizmach tych drobnoustrojów, że są bardziej oporne na typowe rzeczy, które powinny je usunąć. Mm -hmm. No więc no, takie doświadczenie było zresztą sporo robione. Powiedzmy, Polacy są narodem, który spożywa no, potężne ilości przede wszystkim wieprzowiny. Jest to najgorszy absolutnie rodzaj mięsa, jaki jest. Weźcie sobie kawałek wieprzowiny świeżej i kawałek na przykład mięsa wołowego i połóżcie go na tych samych talerzach obok siebie i zobaczycie, które mięso zaczyna się psuć szybciej. Do takiego stanu, że się go już nie da zjeść. No i, no i ewidentnie wszystko wskazuje na to, że to jest ta wieprzowina. Ja kiedyś miałem trochę badań klinicznych w ręku. Ludzi, którzy badali właśnie mięso wieprzowe, no to tam to było no totalne, totalna jazda po tej wieprzowinie. No i bardzo mnie to zaciekawiło, dlaczego. No i też w Biblii znalazłem odpowiedź, bo przecież wieprze, świnki, które tutaj są, to one są po to, żeby pracowały jako naturalne oczyszczalnie, nazwijmy to ścieków czy śmieci, które są wokół nas. Więc jeśli my teraz spożywamy zwierzęta, które są chodzącą oczyszczalnią ścieków, no to czy to może być coś dla nas zdrowego? Tak samo jak na przykład owoce, może jaką mają funkcję w środowisku, w którym żyją, one oczyszczają wodę. Więc dziwić się, że ludzie, którzy później spożywają owoce morza, dostają alergii i jakiejś nietolerancji? No, jak się możesz dziwić? Tam jest cały ich organiczny jest jedna wielka toksyna. Znowu zapytam, tak jak w pierwszym odcinku. Serio? No tak. Czyli wszystkim amatorom krewetek teraz mówisz, że zjadają de facto żywe oczyszczalnie ścieków, tak? Można to nazwać? No to dosyć mocne powiedzenie, ale tak by to można określić. To, to skąd się bierze takie przekonanie, o którym często można usłyszeć, zwłaszcza w kontekście południowych nacji, że właśnie owoce morza to jest w ogóle błogosławieństwo dla zdrowia? Nie wiem. Wiesz, y, można by przypuszczać tu o tak, coś takiego, że dopóki nasze środowisko, w tym wody morskie, nie były zatrute tak jak są, prawdopodobnie one ciągle rozpełniały tą rolę ty, ty, tych oczyszczaczy, powiedzmy toksyn, mm -hmm. które są w wodzie, ale na pewno te zawartości były dużo niższe jak teraz. Więc być może to aż tak nie było rażąco widoczne, jak to jest teraz. Jakie mięso w takim razie spożywać? Tylko i wyłącznie wołowe? No mięso czyste. To, co ma rozdwojone kopy, to i ma dwa żołądki, ewentualnie ptaki, czyli kura, która ma też dwa wole i nie ma błony między pazurami. Znaczy z kolei kury no, też nie są jakby pokazywane jako no, zwierzęta, które są faszerowane hormonami, sterydami, żeby szybko rosnąć i potem to się tu przedostaje. Do ich krwi, do jakby do tkanek, potem my to spożywamy. Jakby, wiesz, można się pogubić w tym wszystkim. Można się pogubić, dlatego jeśli mówimy w tym momencie o kurach, to nie mówimy o kurach supermarketu, tylko mówimy o kurach. No, oczywiście to jest ideał, tak? Rzadko kto dziś może sobie na to pozwolić, no ale musimy się do tego ideału zbliżać, czyli mówimy o własnej hodowli, czy hodo kupowaniu od kogoś, kto taką hodowlę prowadzi to to mięso jest absolutnie bezpieczne i doskonałe, tak samo jak i mięso indyków. Ale uszkaczki i gęsie nie, mają błonę między pazurami, już się nie powinno spożywać. Teraz rozumiem, czemu Sylwester każe mi jeść indyka między innymi. Dobra, e, idąc, idąc dalej, czy w twojej rodzinie, e, zwłaszcza dalszej, są dzieci? No tak. Są. I jak obserwujesz proces ich, powiedzmy, dorastania, to czym są karmione, to co robią ich rodzice wobec nich pod kątem właśnie żywienia? To znaczy, jest no, tam kilka wyjątków, które mają o tym wiedzę i starają się naprawdę tym dzieciaczkom dawać maksymalnie naturalne rzeczy, jakie tylko są, a reszta ma to wnosić. No, przecież my, my to wszyscy, wszyscy jemy, nic nam nie jest, no więc dzieci też to mogą. Czyli co? Jemy, że, że, że nam nie jest i dzieci no, no, też mogą. No, wszystko, mogą. czyli wszystko to, co jest pełne chemikali, konserwantów, nie wiadomo czego, więc to samo jedzą te dzieci rozwijające się. Mhm. Mm Naracujesz jakkolwiek? Czy się już. Pod, czy, czy znaczy, już przestałem. Przestałeś. Powiedziałem raz, drugi, trzeci, no ale to wiesz, jak ktoś nie ma tej otwartości, uh -huh. no, to, no to nic nie zrobisz. To jak powiedziałem ci, że też w rodzinie mam kilku cukrzyków, co. No ale ta betka łatwiejsza do wzięcia, więc no, z pewnych rzeczy nie jesteś w stanie uh -huh. człowiekowi jakby przedstawić w inny sposób niż jego bardzo głębokie, nawet niesłuszne, ale jego własne przekonania. tak? Więc no, coś bezradne. Nie, nie uważasz, że niektóre nawyki ludzi, a propos tego, w jaki sposób się prowadzą, są czymś na kształt naturalnego darwinizmu? Ja, absolutnie. To, to nie podlega wątpliwości. No, powiedzmy tak, człowiek, który nie myśli, jest podatny na wszystko. Człowiek, znaczy nie myśli, ten, który nie sprawdza, tak, jest podatny w zasadzie na wszystko, bo cokolwiek mu się podsunie w jakikolwiek sposób i z którejkolwiek strony to przyjmuje za dobrą monetę i to by było dobre w świecie idealnym. Ja mhm. też bym chciał w takim świecie żyć, że nie musiałbym sprawdzać, nie musiałbym patrzeć, czy kolejny minister podwyższa dawki promieniowania, czy teraz mam kolejną informację. I to nawet w jakimś artykule na Google'ach było napisane, że Unia Europejska chce się wycofać z zakazu, który gdzieś tam wydała na wycofaniu... No, nie chcę teraz mówić liczby, bo powiem szczerze, nie, nie przywiązałem do tego większej uwagi. Ale bardzo dużej ilości chemikali, o których wiadomo bardzo na pewno, że niszczą destrukcyjnie zdrowie, dlatego że przemysł chemiczny mocno się tam z nimi targował, że przecież no, oni będą koszty produkcji tych lepszych mocno podrostą, że ceny produktów podrostą i tak dalej. Więc stwierdzili, że z tych, które miały być wycofane, to prawdopodobnie zostanie wycofane gdzieś około 20%, może 30%. Hmm. Czyli świadomie, wielka i yy, łaskawa w swych rządach Unia Europejska yy, daje wyrok na wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, że tak, wy macie chłopcy chorować, bo przemysł chemiczny będzie niezadowolony, jak my przepisy zmienimy. Ostatnie pytanie, jeżeli mam... Problemy ze snem. To już pomijając na przykład kwestię promieniowania, które zakładam, że prawdopodobnie również by się pojawiły w Twojej odpowiedzi, to na co jeszcze należy zwrócić uwagę. I eliminując również picie alkoholu przed snem, ponieważ alkohol nie pomaga w lepszej jakości snu, tylko pomaga po prostu zasnąć, ale ten sen jest na maksa płytki, w związku z czym nie, regeneruje, nie regenerujemy się tak, jakbyśmy chcieli, tak, jakbyśmy powinni się regenerować. Więc jeżeli mam kiepski sen, to dlaczego? No i tu jest właśnie pytanie i kładzie się znowu przyczynówka. Żeby na to odpowiedzieć, to trzeba by indywidualnie, indywidualnie przypadek rozważyć. Część zaburzeń sennych może wynikać po prostu z tego, że mamy za dużo, posłużę się teraz nazwiskiem chińskim, gorąca wątrobie. W momencie, w momencie gdy wątroba jest zbytnio gorąca, mówiąc to inaczej, żeby zrozumieć nadaktywna, to ona może bezpośrednio wpływać na, zgodnie z, z, z obiegiem przepływu energii w medycynie chińskiej, może niekorzystnie oddziaływać na nasze serce, a ono bezpośrednio przecież jest powiązane z naszym shen, czyli naszym duchą, duchowością, naszym umysłem. Więc wątroba poprzez ten mechanizm, że ona jest nad, nadczynna, zaburzy nasze serce, które zaburzy właśnie to nasze szen, które zaburzy z kolei sen. Jest jedna z dróg. No kolejny jest siłą rzeczy samo serce, że coś tam na poziomie serca się dzieje nie tak jak powinno. Też sen będzie zaburzony. Kolejno może być to, że mamy na przykład pusty ogień w nerkach. Znowu musiałbym wytłumaczyć, czym jest pusty ogień. W medycynie chińskiej jest tak, że mamy równowagę yin i yang. Yin to jest dla uproszczenia zimno, yang to jest gorąco. Jeżeli tam będzie w nerkach za mało zimna, za dużo gorąca, to mamy coś takiego, co się nazywa pusty ogień. Tylko to musi być duża różnica, nie jakaś drobna. Jeżeli będzie taka różnica znowu, to może niekorzystnie wpływać na naszą wątrobę czy płuca czy serce, znowu będzie, będą problemy ze snem. Jeśli, nie będzie, jeśli ta równowaga w nerkach będzie dobra, ale nie będzie właściwego połączenia energetycznego między nerkami a sercem, czyli tej komunikacji, tak jak to się mówi, jak w komputerze jedno gada do drugiego, żeby, żeby tam kolejna czynność powstała, też mogą powstać zaburzenia. Jeżeli będzie za dużo flegmy, na przykład czy w naszym. W naszej głowie czy w naszym sercu też będą zaburzenia snu. Przyczyny może być masa. Jest masa. Wróćmy na chwilkę do jednego wątku, który nie do końca na niego odpowiedzieliśmy, bo poszliśmy troszeczkę w, w tematy, które miały zakładno stworzyć pewnego rodzaju fundament i tło. Co z tymi robakami? Co z robakami? No więc jakby kończąc z robakami, właśnie w książce, to nie tam przytaczam kilka badań klinicznych, które. Wręcz sugerują, że te insekty mogą zawierać niektóre, nie umiem tego nawet nazwać, co dokładnie jakieś substancje, jakieś składniki, które mogą być totalnie nieakceptowalne przez nasz system enzymatyczny. W związku z tym mogą stwarzać na początek coś na kształt alergii, a wiadomo, że utrzymująca się alergia to utrzymujący się stan zapalny, utrzymujący się stan zapalny. Oczywiście w dłuższym okresie czasu to może nawet doprowadzić do nowotworu więc skoro mamy takie informacje to bym raczej po to nie sięgał tym bardziej, że jak wcześniej powiedzieliśmy na temat Biblii że to są już pokarmy nieczyste i zresztą tam pisze też, że spożywanie na przykład robactwa czy mysz jest obrzydliwością w oczach Pana a w drugiej części pisze, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i kto niszczy tą świątynię tego zniszczy Bóg więc mamy dosyć klarowny przekaz, że Słuchaj, człowieku, nie niż tej świątyni, tego mieszkania Ducha Świętego, bo dostaniesz mhm. za to jakieś tam, powiedzmy, baty, tak? Więc po co się pchać w takie rzeczy? To, że jakiś oszołom jeden czy drugi wymyślił, że teraz będziemy spożywać robaki, a dlaczego mamy nie spożywać, przepraszam, podeszły z butów. Mhm. Za chwilę ktoś się i na przykład taką teorię powie, że no, teraz zmienimy, już to nie będzie sama guma. Do tej gumy dodamy coś tam, coś tam. Okazuje się, że organizm to potrafi w 10% trawić, no więc spożywajmy teraz takie coś następnego. Nie dajmy się ogłupić. Gdyby ktoś zainteresowany tym, co mówisz, chciał pogłębić swoją wiedzę, to co znajdzie w książce Twojego autorstwa, do której oczywiście link jest w opisie tego filmu? Znajdzie przede wszystkim opis 16 łańcuchów przyczynowo-skutkowych, gdzie każdy ten z tych, z tych ogniw łańcucha jest bardzo istotny. I rzutujący na całość naszego zdrowia. To jest po pierwsze. Po drugie, dowie się o naprawdę potężnym przekroju różnych niebezpiecznych rzeczy, którymi się otaczamy, bo te książki miały za cel właśnie uświadomić ludziom, żeby wiedzieli, jakie mamy zagrożenia codziennego życia, o których nikt absolutnie nie myśli. Ja też kiedyś nie myślałem. Ja nie zdawałem sobie sprawy, ile tego jest. Powiem tak, pierwsza recenzentka, która tą książkę mi przeczytała, to mówi, to dzięki tobie prawie, że wpadła w depresję. Ja mm -hmm. mówię dlaczego. Mówi, bo to jest książka, która tak wyciąga te wszystkie niekorzystne sytuacje, że w zasadzie wydaje nam się, że my już nic nie możemy dobrego zrobić. Ale mówi, potem doszłam do yy, właśnie tego wniosku, że to dobrze, że tak jest powiedziane, bo teraz wiem, czego unikać. Ale to był kolejny krok. Pierwszy to było takie przygnębienie troszeczkę, nie? Więc jeżeli ktoś rzeczywiście szuka. Aby kompletnej wiedzy, jak to swoje zdrowie poprawić, to uważam, że to jest książka podstawowa. Zresztą to nie tylko przeze mnie jest tak określona, że to jest swego rodzaju encyklopedia zdrowia i podręcznik dla terapeutów, gdzie pierwsze dwie części to w bardzo, ale to w bardzo wielkim skrócie opisałem te zagrożenia a w kolejnych dwóch tak zwanych raportach specjalnie daje rozwiązania na te zagrożenia. Czyli to nie jest tylko tak, że słuchajcie, źle, źle, źle i będzie gorzej, tylko tak, jest źle to, 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 ale mamy to rozwiązanie takie, takie i takie. Więc mamy też drogę wyjścia, Pokazuje tutaj. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy za Wasz czas. Dajcie znać, co z Waszej perspektywy szczególnie przykuło Waszą uwagę w tym odcinku, a my tymczasem żegnamy się i do zobaczenia już niedługo. Dziękuję, Ryszard. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.